Dzisiaj chciałbym porozmawiać o aranżowaniu. W jaki sposób można zaaranżować własne utwory, skąd czerpać inspiracje i w jaki sposób to przede wszystkim robić. Zaczynajmy. Istotną kwestią jest myślenie o aranżu czy o utworze jako o pewnej opowieści, o pewnej drodze, która ciągnie się. Ma swój początek i koniec. I tak jak w filmie. Są różne filmy, są różne opowieści. Jedne są bardzo powolne, wolno się rozbudowują i tylko na samym końcu moment kulminacyjny jest. Są opowieści, filmy, które od razu mocno się zaczynają, potem energia opada, środek filmu jest spokojny, nudny, by znowu koniec doładować. I tak samo myślimy o aranżacji. Nie jest tak, że cały utwór będzie miał swoją równą energię, na przykład maksymalną. Bo jeżeli będzie miał cały czas maksymalną, mega energię, to naprawdę w pewnym momencie nie będzie słuchacz wiedział, czy to jest mega energia, bo nie będzie był ci żadnego punktu odniesienia do jakichś słabych efektów, czy słabych, w sensie lekkich, mało energicznych fragmentów, czy takich spokojniejszych, które mogą przygotować i zbudować napięcie do apogeum. Tak, to jest może klucz, a może i nie, no bo każdy utwór będzie miał inne apogeum, innej mocy, innej energii. O, zróbmy to tak. Ja narysuję taką linię. W górę idzie energia, w tę stronę będzie zmierzał czas przebiegu utworu. Zaczynamy oczywiście utwór od spokojnego, nazwijmy to intra, i energia zaczyna stopniowo troszeczkę rosnąć. Potem mamy zwrotkę, w której troszeczkę to zaczyna rosnąć, czyli intro, tak powolutku, powoli napięcie rośnie, w zwrotce zaczyna rosnąć coraz bardziej, no i nadchodzi moment refrenu. Energia wchodzi jeszcze mocniej, osiąga swoje na ten moment apogeum, jest rzeczywiście energicznie, dynamicznie. No ale często po refrenie energia opada, żeby słuchacz troszeczkę się uspokoił, nie wiem, miał czas na przetrawienie refrenu. To jest druga zwrotka. Ona już troszeczkę ma w tym momencie więcej energii niż pierwsza zwrotka, no ale jednak mniej niż refren. Końcówka zwrotki zaczyna rosnąć i wchodzi drugi refren, który jest jeszcze bardziej energiczny i jest dużo energii. I na tym na przykład mógłby się zakończyć ten utwór, na maksymalnej energii, euforia i spoko. Mógłby oczywiście skończyć się jakimś outrem, wyciszeniem i ta energia stopniowo zaczyna zanikać do mniejszego elementu. I ten aranż oczywiście może być znacznie dłuższy. Na przykład coś w tym stylu. Zobaczcie, tutaj mamy intro, zwrotka, refren, druga zwrotka, energia opada, refren, mostek, znowu refren, nie wiem, jakieś tam załamanie utworu, breakdown, cokolwiek, jak to byśmy nie nazywali, drugi, nie wiem, prekorus tutaj była, tutaj był mostek, bridge i znowu masa energii. To jest oczywiście przykład. Posłuchajcie utworów waszych ulubionych, jak przebiega tam energia, jak ta dynamika się buduje, czy emocje, no jakbyśmy tego nie nazwali. Ale jak to przekuć potem w DAW, żeby łatwiej budować? Bo bardzo często zadajecie pytania, no ile powinna trwać zwrotka, ile powinien trwać refren i tak dalej. No a skąd mam to wiedzieć? Nie ma jakiejś złotej reguły. Na pewno warto, żeby to były parzyste liczby, ale najlepszym sposobem na dowiedzenie się tego, ile powinno to trwać, to skorzystanie z profesjonalnych utworów, które lubicie w danym gatunku. Korzystając z markerów, czy jak to by się nie nazywało, z takich punkcików, którymi można zaznaczyć elementy na oknie aranżacji, wyliczyć sobie, co gdzie się znajduje. No to po prostu zaczynam sobie słuchać. To jest intro i ono w tym wypadku trwa 8 taktów. I mogę sobie oznaczyć, no, że to zaczyna się od intra. No, dosyć oczywiste, ale nie zawsze. Nie każdy utwór ma jakieś intro. Czasami od razu refren wchodzi. Czasami intro trwa takt. Potem co mamy? No, uznaję, że jest to zwrotka. Także mogę sobie tutaj zanotować, że no ja to zanotuję, że ZWR zwrotka.
25 takcie wchodzi refren, także sobie to notuję. Ref. I w tym wypadku zwrotka ma 16 taktów i mogę to sobie przenieść na swój utwór. Refren. Refren ma dwie części. W drugiej części po 8 traktach troszeczkę się coś zmienia, także mogę sobie to zanotować. Adlocator refren 2. No i tutaj znowu wchodzi zwrotka bardzo spokojnie i tak cały czas mogę to sobie rozpisać i w ten sposób mogę to przenieść na swój utwór. Teraz wiem, ile w dobrym utworze trwało intro, ile zwrotka, ile refren i oczywiście to nie znaczy, że zawsze się to sprawdzi, no bo każdy utwór ma inny aranż, ale analizując setki, tysiące takich utworów, no dobra, może tysięcy to mało kto przeanalizuje, ale no, większą ilość, to można wyciągnąć bardzo dużo wniosków na temat tego, w jaki sposób są aranżowane utwory, a nie tylko informacje na temat tego, gdzie jest refren, zwrotka, czy jakiś drop, czy elementy aranżacji się znajdują, to możemy też wywnioskować wiele informacji na temat jakichś trików, zabiegów, czy instrumentarium, w sensie w jaki sposób instrumenty zostały rozlokowane. Nie w panoramie, nie w miksie, tylko w aranżacji. Na przykład widzę, że w połowie zwrotki dochodzi jakiś instrument i mogę sobie wywnioskować, co on mi daje, że na przykład doszły hi-hety, wcześniej ich nie było, czy doszło pianino, czy zaczęło inaczej grać i mogę też to wykorzystać we własnym utworze, mając tę wiedzę od najlepszych. To co? Zobaczmy teraz, jak można takie rzeczy zrobić w DAW. Kilka trików aranżacyjnych. Przede wszystkim powinniśmy opierać się na zasadzie kontrastu. To jest coś, co bardzo lubię i rzeczywiście się to dobrze sprawdza. A cóż to takiego? Kontrast. Jeżeli mam najpierw cichy fragment, a potem głośny, no to zobaczcie, jeżeli pomiędzy nimi jest taka różnica, to rzeczywiście to ze sobą kontrastuje i te głośniejsze wejście będzie no, bardziej dynamiczne. A jednak, jeżeli różnica poziomów głośności jest tylko taka, no to nie zrobi to takiego wrażenia. To tak samo jak na przykład cena chleba. Kosztowałby w jednym sklepie chleb 5 zł, a w drugim 90. I wtedy pomyśleliśmy, że w tym drugim jest mega wielka cena, taka kosmiczna. Znaczy, nawet bez tego porównania byśmy wiedzieli, chleb może to słaby przykład. Nieważne, ale wiecie, o co mi chodzi. A w innym sklepie byłoby 5 zł 50 groszy. No to już by nie było tak wiele drożej, nie? No bo ten kontrast nie byłby dobry. Jak to przenieść na własne utwory? No na przykład kontrast głośności, którym już powiedziałem, czyli taki dynamiczny. Kontrast częstotliwościowy też może być, bo możemy na przykład w refrenie więcej wysokich częstotliwości dać niż w zwrotce jakimiś instrumentami. Na przykład może być kontrast na zasadzie szerokości miksu. Refren będzie szerszy niż zwrotka. Często w wokalu to zaobserwujemy, że wokal jest szeroki na przykład na refrenie, a w zwrotce jest monofoniczny, idzie środkiem. No dobra, to jakieś takie proste rzeczy, które są mega częste. Patent polegający na tym, że przed wejściem na przykład refrenu czy kolejnego elementu aranżacji wyciszamy instrumenty czy część instrumentów, na przykład na takt czy na dwa, wtedy robi się dysproporcja głośnościowa, jest no zresztą posłuchajcie. Tutaj ile? Dosłownie na takt wyłączyłem instrumenty i od razu troszeczkę mocniej wchodzi refren, no bo jest pomiędzy tym kontrast. Bardzo często spotkacie się też z takim zabiegiem, gdzie przed wejściem na przykład refrenu czy jakiejś właśnie frazy są odfiltrowane, na przykład bębny czy po prostu cały aranż. Filtr dolnoprzepustowy, który wytnie wyższe częstotliwości, czyli spowoduje, że to troszeczkę mniejsze to nagranie się wydaje. Zanowiłem, że cię wyrwę z tej niedoli. Porzuciłem cukier, zanim ty wiedziałeś, co to gluten. Pod łóżkiem teraz trzymam wszystko, co non-gluten. A po nocy mi się śni Amarantus, Amarantus, Amarantus.
To działa na bardzo podobnej zasadzie jak wyłączenie pewnych instrumentów. Po nocy mi się śni. Na przykład mamy refren i chcemy troszeczkę zejść z energią z tego refrenu, czy z jakiegoś tam fragmentu. No to bardzo często zabiera się instrumenty. Bo tak na dobrą sprawę, jak się pomyśli o aranżacji, to w dużym stopniu polega to na dodawaniu i odejmowaniu albo odejmowaniu instrumentów. Zresztą zaraz do tego przejdziemy, także poczekajcie chwilkę. Jeszcze tylko ta jedna rzecz. Amarantus, amarantus, amarantus. Po refrenie chcę zejść do małej energii, także często spotkacie się z tym, że na przykład nie ma, nie wiem, stopy, nie ma basu, jest tylko na przykład główna linia melodyczna, nie wiem, i hi-hety, i werbel na przykład, o. Amarantus. Jest jedna rzecz, którą bardzo lubię robić podczas aranżowania. Jest to subtraktywna metoda aranżowania, polegająca na tym, że rozciągam stworzoną już wcześniej pętlę na całe okno aranżacji i usuwam z tej mojej pętli kolejno elementy, których nie chcę już mieć w danych momentach utworu, czyli na przykład w intrze usuwam stopę, werbel, bas i zostawiam tylko linię melodyczną, a na sam koniec, jeżeli już mam... Dziwnie kamera stoi, nie? Przyznacie. A na sam koniec, kiedy już mam zaaranżowane to jako szkielet, czyli rozłożone, gdzie jest intro, gdzie zwrotka, refren, drop, czy jakbyśmy tego nie nazwali, przechodzę do układania małych rzeczy w stylu narastania, gdzieś tam może ucięcia, odfiltrowania, dodania jakichś elementów do tego aranżu, czy czegoś troszeczkę przemienienia. Na tej zasadzie, że przykładowo dodaję gdzieś jeszcze stopę przed zakończeniem jakiejś frazy, żeby było bum, 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 czy przejście na jakichś tomach, czy perkusjonaliach, żeby nadać temu przejściu do kolejnej frazy energii, czy wykorzystanie jakiegoś sweepa, wiecie, tego jakiegoś narastania, czegoś, co dodatkowo jeszcze zbuduje energię, czyli od ogółu do szczegółu. Mam swoją 8-taktową pętlę, która składa się ze wszystkich instrumentów, które dotychczas udało mi się tutaj skomponować i wykorzystać. I rozciągam tę pętlę do długości utworu, którą teoretycznie chciałbym uzyskać. Przyjmijmy, że jest to około 3 minut. Więc w ten sposób tworzę około 113-taktową utwór składający się, zobaczcie, z tego samego tak na dobrą sprawę. I teraz zaczyna się cała magia aranżowania w sposób subtraktywny. Po prostu będę odejmował instrumenty w pewnych wybranych momentach, które na przykład stworzyłem właśnie poprzez wcześniejszą technikę, która polegała na tym, że ze znanego utworu, który mi się podoba, stworzyłem markery i według tej struktury będę aranżował, bądź po prostu według tego, jak sam to widzę, jak w głowie mi się to układa, czy podczas całego tworzenia. Także intro. Chcę, żeby było spokojnie, więc usuwam tutaj wszystkie elementy perkusyjne, usuwam też bas i zostawiam tylko linię melodyczną, bez tutaj efektu. Następnie przechodzę, nazwijmy to, do zwrotki. Nie zaczynam od refrenu, ale chcę, żeby to stopniowo wszystko wchodziło, więc na przykład bez stopy pierwsze, no może nie tyle, ale pierwsze cztery takty bez stopy, niech będzie tylko werbel, ale sam główny, bez hi-hatów w ogóle też wyrzucę je, otwarty hi-hat tak samo i bez basu. Werbel. I zaraz wejdzie stopa, ale bez basu. I teraz akurat w tym wypadku grają wszystkie instrumenty, więc może jednak za bardzo się zagalopowałem i usunę te żółte, lidowe, które wejdą tylko w moim wyimaginowanym refrenie. Więc przyjmijmy, że
O, tutaj będzie się zaczynał refren już od 25 taktu, a co mi szkodzi, bardzo krótka zwrotka. I wtedy wchodzą wszystkie instrumenty. Okej, refren niech w tym wypadku będzie miał 8 taktów i po tych 8 taktach ponownie zaczyna się zwrotka, w która będzie wchodziła trochę łagodniej. Na początku nie będzie miała stopy przez pierwsze 4 takty, ale zostaną inne perkusjonalia i w ogóle bez basu pierwsze 8 taktów i bez oczywiście lidu. Mogę na przykład teraz zacząć manipulować takimi rzeczami, jak odfiltrować na przykład częstotliwości na głównym instrumencie, czyli na keys, włączyć automatyzację i zobaczmy. W ten sposób udało mi się trochę zaaranżować tego utworu. Oczywiście wypadałoby to zrobić do końca w dowolny sposób, a na sam koniec zajmuję się tymi detalami, o których wspomniałem na początku. Ja tak bardzo często aranżuję, nie wiem czy to jest najlepsza metoda. Jeżeli macie jakieś też swoje metody, jakieś takie pomysły na aranżację, to koniecznie dawajcie znać w komentarzach. Mam pewnie bardzo dziwny dzisiaj głos przez te całe przeziębienie, czerwony nos. W ogóle, co będzie w kolejnym odcinku? W kolejnym odcinku też będzie coś ciekawego, niewątpliwie. Tak. Także zapraszam Was do subskrybowania kanału i trzymajcie się bardzo ciepło. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!